Witam serdecznie. To jest dziennik budowy firmy, a ja nazywam się Damian Kołodziej. Dzisiejsza, 49. już odsłona dziennika budowy firmy jest wyjątkowa, ponieważ jest to właściwie nagranie z webinaru z moim udziałem, a który to webinar prowadziła Ewelina Podres. Podczas rozmowy poruszałem kwestie ważne dla tych, którzy planują wystartować ze swoimi kampaniami Google Ads. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, jak zacząć pracę nad pierwszą kampanią w Google Ads, jakie są orientacyjne koszty kampanii, albo kiedy spodziewać się pierwszych efektów i zwrotu z inwestycji, dzisiejszy odcinek DBF z moim udziałem będzie dla Ciebie jak znalazł. Natomiast jeśli chcesz jeszcze głębiej wejść w tematykę pracy nad adsami i poznać reklamy Google od podstaw, zapraszam Cię na sprytny kurs Google Ads, który to kurs jest już w pełni dostępny i na który można się zapisywać. Więcej o sprytnym kursie Google Ads dowiesz się na stronie ads.foxstrategy.pl. Teraz jednak zapraszam na rozmowę. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Dawid. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Cześć, z tej strony Ewelina Podres-Siama. Cześć, z tej strony Damian Kołodziej. Hej, hej. Miło Was powitać na webinarze Pierwsze kroki w Google Ads. Ja dziś występuję w dosyć nietypowej roli. Na co dzień jestem SEO-owcem i prowadzę agencję Fox Strategy, natomiast dzisiaj chciałam się skupić bardzo mocno na perspektywie przedsiębiorcy i wypytać Damiana Kołodzieja, eksperta Google Ads, o to, w jaki sposób poruszać się w panelu, jak ustawiać pierwsze kampanie. Tych pytań mam troszeczkę, ale najpierw Damian, opowiedz nam parę słów o sobie. Co mogę powiedzieć o sobie? Adsami zajmuję się już od 10 lat. Pierwsza taka moja zawodowa styczność z tym tematem to rok 2011, więc już kawał czasu. Natomiast swoją przygodę z online'em, z marketingiem internetowym rozpocząłem jako copywriter. I pisałem różne teksty sprzedażowe, teksty, które pomagały pozycjonować, oraz teksty, które zamieszczane były również w reklamach Google Ads. Także ten copywritingowy wstęp to już taki tutorial pod właściwą obsługę kampanii reklamowych. No i jeszcze jesteś wykładowcą akademickim, dobrze mówię? Tak, dokładnie tak. I ten copywriting za mną się ciągnie, bo wykładam copywriting na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Dziennikarstwa. Także to jest cały czas ze mną. Zresztą Google Ads to nie tylko strategie reklamowe, to nie tylko kampania, ale także przede wszystkim komunikacja, to są też teksty. No dobrze, to myślę, że po prostu zaczniemy. Drodzy słuchacze, zapraszamy Was również do zadawania pytań w trakcie webinaru, natomiast na samym końcu przewidujemy panel dedykowany pytaniom. I ja może zacznę od takiej podstawy. Czy reklama w internecie, reklama Google Ads jest dla każdego? I tutaj mogę Was uprzedzić, że pojawi się takie magiczne słowo zależy i ono z moich ust będzie pojawiało się bardzo często. Zresztą w ustach każdego marketingowca to jest chyba najczęściej wypowiadane słowo. Natomiast ja bym chciał bardzo mocno powiedzieć, że tak, że reklama Google Ads jest zdecydowanie dla każdego. Natomiast czy jest tak w rzeczywistości? No tutaj na pewno musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, bo są też branże, które nie mogą się reklamować za pomocą Google Ads w internecie i Google tutaj zabrania niektórym segmentom rynku do tej reklamy podchodzić. Na przykład nie możemy promować alkoholu. Co ciekawe, nie możemy też promować ośrodków leczenia uzależnień. Rynki suplementów też są mocno ograniczone. Hazard, podróbki, branża erotyczna itd., itd. Tych branż jest sporo, tych tematów jest dosyć dużo. Natomiast każdy kraj też ma swoje własne regulacje. Więc no, nie dla każdej branży Google Ads jest dobre. Natomiast jeżeli już jakby jesteśmy firmą, która spokojnie może się reklamować w internecie,
no to tutaj musimy się zastanowić po prostu, no co my chcemy osiągnąć, tak? I czy też nasze założenia budżetowe są wystarczające, aby móc przebić się po prostu z reklamami, powalczyć o pozycję w wyszukiwarce na przykład z konkurencją, bo może się okazać, że stawki są zaporowe, że mamy taką branżę, na przykład branżę IT, gdzie nie wiem, pojedyncze kliknięcie może kosztować kilkadziesiąt złotych, prawda? My sobie założyliśmy optymistycznie, że chcemy wydawać 500 zł miesięcznie, więc jakby takie założenie już nie ma sensu, prawda? Jeżeli chodzi o reklamę w wyszukiwarce. Można podejść do tego po prostu inaczej. Można budować na przykład zasięgi, tak? Czyli no nie zawsze jest tak, że nasze założenia są słuszne i przyniosą nam korzyść, czyli nie zawsze reklama Google Ads jest dla nas, jeżeli mamy po prostu źle sformułowane cele biznesowe, okej? A tutaj Agnieszka pyta, zresztą Agnieszka przed chwilą powiedziała, że to zależy, to ulubione sformułowanie w branży marketingu, tak, w branży SEO też, zawsze to zależy, ale myślę, że to jest kwestia też pewnej eksperckości i chęci dostosowania odpowiedzi do przypadku. Natomiast Agnieszka też pyta, jakie masz doświadczenia z branżą CBD? Jeżeli chodzi o reklamowanie, to nie reklamowałem tych produktów i wiem, że przygotowałem natomiast oferty dla firm z tych branż i Google tutaj też ma problemy z tym. Natomiast ja też przygotowując estymacje w ogóle słów kluczowych pod tą branżę, praktycznie mam zerowy dostęp do danych statystycznych, jak ludzie wyszukują, ile, jakie są stawki, bo Google tego po prostu nie udostępnia, tego nie ma. Nie ma też dlatego, że rzadko się te produkty reklamują. Natomiast pewnie można znaleźć jakieś wytrychy, bo widać też niekiedy te reklamy, ale pytanie, jak długo one funkcjonują, jak długo one sobie śmigają w internecie do momentu, aż algorytm ich tam nie wyczai, nie zbanuje i nie zablokuje tych reklam. Okej. Okay. To myślisz, że są takie branże, w których Google Ads definitywnie się nie sprawdzi? Ja jestem tutaj optymistą, bo zależy, znowu to się pojawi. Bo słuchaj, jakby nie można od razu powiedzieć, że coś się nie sprawdzi. Trzeba to przetestować, tak? Trzeba wejść, zbadać rynek, dowiedzieć się, jaki jest w ogóle cel klienta, co chce osiągnąć, bo niektóre rzeczy nie da się osiągnąć. Na przykład mogą być produkty, w którym proces zakupowy jest rozciągnięty, nie wiem, na kilka dobrych miesięcy, jak kupujemy samochód, mieszkanie, czy jesteśmy firmą i chcemy zmienić w ogóle całe oprogramowanie naszego biznesu, a to kosztuje setki tysięcy złotych, to decyzji nie podejmiemy od razu, tak? Czyli kampania reklamowa z wyszukiwarki nie sprowadzi nam ruchu, który od razu zakupi u nas produkt, prawda? Możemy oczywiście pozyskać leada kontaktowego i dalej go procesować innymi kanałami i to jest może cel takiej kampanii, na przykład w wyszukiwarce. Mhm. Natomiast oczywiście no są branże, które będą trudne w obsłudze. E-commerce są proste, tak? Znaczy teoretycznie proste. Po prostu mamy produkt, sprzedajemy go, docieramy do ludzi, którzy szukają tego produktu w wyszukiwarce, którzy go potrzebują. My wychodzimy do niego z odpowiedzią, z precyzyjną, ponieważ na podstawie słów kluczowych zweryfikowaliśmy, jaka jest jego intencja zakupowa. No i już później ściągamy taki ruch i od tego, jak sformułowana jest oferta na stronie, jaki jest UX na przykład serwisu czy tam sklepu, no to już jest jakby też element samej strony, samej sklepu, czy do tej transakcji dojdzie. Natomiast łatwo jest nam pozyskać potencjalnego klienta. Natomiast w sytuacji, kiedy rynek, do którego chcemy dotrzeć klient, to jest klient B2B, no to jest bardzo trudno z poziomu też wyszukiwarki dotrzeć do takiego klienta, bo nie wiemy dokładnie, jak on szuka, czy osoby, które szukają, nie wiem, na przykład takich ERP narzędzi, to są osoby, które uczą się tego, chcą rozwijać wiedzę, są jacyś specjaliści, i nie wiemy, czy to jest osoba decyzyjna w strukturze firmy, czy osoba troszeczkę niższego szczeblu, tak? Więc jest dosyć trudno za pomocą wyszukiwarki w niektórych biznesach dotrzeć do klienta.
Natomiast tak jak mówię, możemy budować inne strategie, możemy budować zasięg, świadomość marki, żeby potencjalni klienci o nas wiedzieli i za jakiś czas, kiedy najdzie ich potrzeba zmiany, zakupu jakiegoś produktu drogiego do firmy, czy to programowania, no to wtedy oni o nas wiedzą i mogą wejść albo za pomocą reklamy, na przykład brandowej, albo za pomocą organika czy directa, bo my już zbudowaliśmy świadomość tej marki i też dzięki temu napędzamy ruch z innych kanałów. Wow, to kiedy twoim zdaniem należy się zdecydować na Google Ads? Jak najszybciej. Nie, oczywiście żartuję. Kiedy mamy odpowiednie budżety, kiedy wiemy, że rozwijamy swój biznes na tyle, mamy na tyle zasobny portfel na działania promocyjne firmy, że możemy jakby część budżetu spokojnie alokować, tak żeby one zarabiały na siebie, żeby sprowadzały nam nowy ruch. Oczywiście możemy testować różne formy reklamy, dotarcia do klienta. Jedną z takich form jest oczywiście Google Ads. No i jeżeli mamy budżet, to jest raz i wiemy, jaki jest, zbadaliśmy rynek, wiemy, jakie są na przykład koszty za kliknięcie w wyszukiwarce i potrafiliśmy ocenić, czy nie porywamy się z motyką na słońce, czy rzeczywiście jesteśmy z naszym budżetem w stanie powalczyć o kluczowe dla nas frazy w wyszukiwarce chociażby, no to wtedy jest to dobry moment na start. Natomiast jeżeli mamy inny cel, jesteśmy młodą firmą, mamy w swoich szacunkach, w swoich rachunkach obliczyliśmy, że musimy wydać trochę pieniędzy, żeby ludzie zaczęli o nas mówić, żeby nas rozpoznawali, to oczywiście też możemy budować tutaj kampanię typowo zasięgowe, świadomościowe w sieci reklamowej i nie nastawiać się oczywiście od razu na to, że będziemy mieli przychody, ale na to, że zacznie o nas być głośno, że ludzie zaczną nas rozpoznawać i później wchodzić innymi kanałami. Więc wszystko tutaj zależy od tego, czy mamy środki odpowiednie na koncie i to też nie muszą być nie wiadomo jakie kwoty, tak? Bo jeżeli wyszukiwarka jest dla nas za droga, to możemy spróbować sieć reklamową, tak? Możemy spróbować remarketing. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, tutaj ci przerwę. Drugi aspekt to czas. Zasób w firmie. Jeżeli mamy pieniądze, a nie mamy czasu, no to tak naprawdę stracimy te pieniądze. Bo kampania reklamowa wymaga optymalizacji, monitoringu. Jeżeli po prostu zostawimy ją samą sobie, to tego nie polecam. To na pewno będzie strata naszych zasobów. Okej, ale wybacz, muszę to zapytać, bo z punktu widzenia przedsiębiorcy wystarczające fundusze, wystarczająca kwota to jest dla mnie bardzo enigmatyczne pojęcie. Więc ile kosztuje reklama w Google Ads? Jakby mówiąc wystarczająco, miałem na myśl sytuację, kiedy zbadaliśmy sobie potencjał słów kluczowych. Czyli zrobiliśmy research, wiemy na jakie słowa chcemy się wyświetlać. I oczywiście są narzędzia w Google Adsach, tak jak planer słów kluczowych, który pozwala nam te słowa kluczowe sobie zbadać. Możemy sobie dodać do naszej puli, powiedzmy, interesujących słów i zbadać, jaki jest koszt pojedynczego kliknięcia i jaki potencjalnie ruch mogą taka... Powiedzmy, dobierzemy sobie 10 albo tam 12 słów i wiemy, że żeby pozyskać ruch z tych fraz, no to musimy zapłacić powiedzmy, nie wiem, 3000 zł miesięcznie, żeby wyświetlać się w miarę wysoko i żeby pokryć całą zakres wyświetleń, wyszukiwań miesięcznie, tak? Że mamy pewność, że na te 12 fraz zawsze będziemy widoczni i zawsze będziemy do naszego klienta dostępni w wyszukiwarce. Wtedy wiemy, ok, potrzebuję 3000 zł na to, mam, no to jest wystarczający dla mnie budżet. Jeżeli mam 1000 zł na emisję reklam, to muszę się zastanowić, czy z czego zrezygnować, tak? Wyświetlać się bardzo wąsko, czy może jest to czas, żeby jednak pobudować świadomość marki kampaniami w sieci reklamowej. Więc no tutaj musimy... Strategie są elastyczne, dopasowane do naszych budżetów. No możemy iść bardzo, bardzo wąsko, i sprawdzać, czy
na te na przykład 5 słów kluczowych jest ok i z 1000 złotych czasami nie jesteśmy w stanie wygenerować 6000 złotych. Jeżeli widzimy, że to nam się opłaca, to wtedy możemy to rozwijać, skalować, dosypywać do pieca i to wszystko będzie nam się napędzało. Natomiast oczywiście tutaj jest ten drugi element, jakim jest czas nasz, więc to też jest zasób. My jako, jeżeli jestem przedsiębiorcą i prowadzę kampanię reklamową, no to muszę się zdecydować, czy poświęcić x godzin na obsługę kampanii i monitorowanie, czy x godzin na pozyskiwanie i obsługę nowego klienta. Okay. A powiedz mi, czyli ta taka początkowa estymacja to jest takie must have, od którego w ogóle musimy zacząć, jeśli dobrze rozumiem, tak? Jak najbardziej. Jakby bez tego to po prostu lecimy z kałasznikowem z zamkniętymi oczami i strzelamy po prostu na oślep i nie trafiamy. Nie trafiamy w nic po prostu, nie? Okej. Okay. Mówiłeś też o cennym zasobie, jakim jest czas. Zwłaszcza u przedsiębiorcy, ale też u każdego. Czas jest po prostu najcenniejszym zasobem. Więc powiedz mi, kiedy wierzyć kampanię ads specjaliście, a kiedy podejść do tego samemu? Ja zachęcam w ogóle przedsiębiorców do tego, żeby popróbowali sobie z adsami. Raz, że no są w stanie nauczyć się dużo o swoim biznesie, o tym, jak dany produkt lub usługa jest wyszukiwana przez potencjalnych klientów, jak to się odbywa, w jaki sposób można dotrzeć do klienta. Oraz jakie są rzeczywiste stawki, jaki jest potencjał też konkurencji na rynku, czy ona jest, czy jej nie ma, czy jest średnia i tak dalej. Więc to uczy na pewno klienta też własnego troszeczkę biznesu i tej otoczki, otoczenia. Natomiast warto prowadzić kampanię samemu, kiedy mamy na to rzeczywiście czas. Kiedy na przykład ruszamy z biznesem i wiemy, że mamy jeszcze tutaj, możemy wykroić trochę czasu każdego tygodnia na to, żeby sobie na tą kampanię spojrzeć, ją przeanalizować, zmonitorować. To jest jak najbardziej, ale tutaj dojdzie przy dobrych wiatrach, w sytuacji, kiedy rzeczywiście osoba, która prowadzi biznes i prowadzi sobie kampanię reklamową i radzi sobie z tym całkiem nieźle, czyli te kampanie na siebie zarabiają, to zacznie się troszeczkę taki paradoks, bo ta osoba będzie miała nowych klientów, i będzie miała coraz mniej czasu na obsługę kampanii, a będzie potrzebowała ten czas na obsługę klientów. Więc w pewnym momencie może dojść do tego, że te kampanie zaczną gorzej działać, bo będą troszeczkę porzucone. No rynek cały czas się zmienia, klienci, konkurencja dochodzi, zmieniają się stawki, zmieniają się jakieś tam trendy, więc może się okazać, że z czasem ta kampania przestanie działać tak dobrze, jak działała wcześniej. No i tu jest sygnał na przykład, żeby może outsourcować taką kampanię do kogoś innego. I w moim przekonaniu taka sytuacja jest idealna też dla mnie, bo ja wtedy współpracuję z osobą, która ma już pojęcie o Google Adsach, stworzyła sobie kampanię, ona może działała bardzo dobrze, ale można było ją jeszcze podkręcić, dokręcić kilka śrubek, zoptymalizować, rozwinąć, ale ja jako specjalista jestem w stanie porozmawiać już na pewnym takim poziomie merytorycznym z tym klientem, ponieważ on już coś wie i łatwiej, szybciej jest podjąć pewne decyzje strategiczne. Także no ja zachęcam zdecydowanie przedsiębiorców do tego, żeby próbowali, jeżeli mają na to czas. Bo tutaj ważnym czynnikiem do tego, aby te kampanie działały dobrze, jest po prostu czas poświęcony. Okej, okay, dzięki. Mamy tutaj też właściwie dwa pytania od Michała. Na razie zacznijmy od pierwszego. Mhm. Czy można jednoznacznie stwierdzić, że Google Ads są przydatne mikrofirmom? Czy to nie jest tak, że większe biznesy w tej samej branży niejako wykupią miejsce w wyszukiwarce? Jakby kampanie Google Ads, w ogóle ten cały ekosystem reklamowy jest dość utylitarny, dobrze to jest słowo, czyli każdy tutaj jest w miarę równy, bo dochodzi tutaj do aukcji i na aukcję nie tylko ma wpływ posiadany budżet, czyli nie wiem, ile jesteśmy w stanie zapłacić za poszczególne kliknięcie, ale także jak dobrze prowadzimy naszą kampanię reklamową, jak ona jest higieniczna, jak dobieramy słowa kluczowe, jaka jest też nasza strona, nasz serwis pod kątem kontentu, słów kluczowych i tak dalej. Może się okazać, że my, mając mniejsze budżety,
będziemy się wyświetlać wyżej nad potencjalnie, powiedzmy, większymi konkurentami i będziemy też płacić mniej za kliknięcia, więc to, jak my prowadzimy konto, ma duże, duże znaczenie. Natomiast jeżeli my konkurujemy na rynku dość, powiedzmy, zagęszczonym, jeżeli chodzi o reklamodawców, i wiemy, że mamy dosyć niskie budżety, to w pewnym momencie przestaniemy się wyświetlać, tak? Natomiast ta konkurencja, która jest, powiedzmy, bogatsza w zasoby budżetowe, w budżet reklamowy, no będzie się wyświetlać dalej. Natomiast to, że my przestaniemy się wyświetlać, nie oznacza to, że to, co osiągnęliśmy do tej pory, nie przynosi nam rezultatów, bo może się okazać, że wydaliśmy te 1000 zł, ale zarobiliśmy 5, więc z czasem możemy zwiększać nasze zasoby na emisję reklam i doganiać tą powiedzmy, większą konkurencję. Także no nie... Ja mówię tutaj z perspektywy tylko jakby kampanii reklamowych i tego, co możemy osiągnąć, bo zawsze jeszcze jest ta kwestia po prostu oferty i tego, czy nasza oferta jako mikrofirmy jest konkurencyjna z ofertą jakby dużych firm, dużej konkurencji. Także no, to są dwie odrębne sprawy. Natomiast my możemy jak najbardziej konkurować z dużymi firmami i tutaj Google w ogóle nie patrzy na to, czy to jest firma z budżetem rzędu 10 tysięcy złotych, czy rzędu 1000. Bardzo ważnymi czynnikami jest to, jak prowadzimy nasze konto reklamowe, jakie mamy wyniki jakości i to razem też z naszymi stawkami definiuje dopiero, czy my się wyświetlamy wyżej, czy płacimy mniej. Okay? Mam nadzieję, że to jest wyczerpujące. Że jakby nie ma tutaj czegoś takiego jak wykupowania miejsc, prawda? Nie ma tego, że płacę 10 zł i jestem tam przyspawany na stałe. Jakby nie ma, to jest aukcja cały czas. Okej, okay, a sporo mówisz o tym, że z czasem te wyniki sprawiają, że na przykład przedsiębiorca będzie miał coraz mniej czasu, żeby wgryźć się w kampanię, lub że czasem ten biznes będzie się gdzieś skalował. I czy jesteśmy w stanie to jakoś oszacować? Jesteśmy w stanie oszacować wyniki Google Ads? Jeżeli mamy dane historyczne, to możemy estymować współczynniki konwersji i zwroty z nakładów na reklamę. Natomiast, czyli jeżeli na przykład prowadziliśmy wcześniej kampanie reklamowe, no to możemy to szacować. Ale jeżeli nie prowadziliśmy wcześniej kampanii reklamowych, to możemy zobaczyć sobie, jaki jest średni na przykład współczynnik konwersji dla naszego sklepu internetowego z wszystkich kanałów. Zrobić sobie, wybrać taką średnią, zobaczyć, jaki jest średni koszyk zakupowy i do estymacji w planerze usług kluczowych dołączyć te dwie dane i wtedy zobaczymy, czy przy danym koszcie za kliknięcie, czy przy danych budżetach będziemy zarabiać, czy na przykład nasz ROI będzie pozytywny, czy ujemny. To jest oczywiście estymacja taka bardzo wstępna, natomiast pokazuje już nam pewien potencjał i tutaj już możemy się bawić za pomocą stawek CPC, czyli jeżeli dane słowo kluczowe jest oceniane przez Google na przykład na 5 zł, to my jednak możemy spróbować obniżyć to do 3 zł i zobaczyć, jak to się zmieni w estymacjach dotyczących współczynnika konwersji i rentowności reklamy, bo wcale nie musi być tak, że musimy być zawsze na topie na tej pierwszej pozycji. Możemy zejść na przykład na drugą, na trzecią, zapłacić mniej, ale może się to okazać, że jednak to wpłynie na to, że ten ruch, który sprowadzimy, będzie bardziej rentowny. Te współczynniki konwersji nam się zwiększą, bo będziemy sprowadzać trochę więcej ruchu taniej, bo z niższych pozycji, ale nadal to będzie ruch, który wyszukuje nasze produkty. Także jest możliwość jak najbardziej wyestymowania sobie takiej skuteczności, ale musimy mieć oczywiście dane, bo jeżeli... Często się zdarza, że przychodzi do mnie klient i on nawet nie ma Google Analytics i jesteś takiego, powiedz mi, ile ja zarobię. No, nie wiem, to jest jak wróżenie z fusów wtedy, bo nie mam żadnych danych, nie wiem dokładnie, jak performuje ten sklep, ile ruchu miesięcznie ściąga, jaki jest współczynnik konwersji, jaki jest średni koszyk zakupowy. No już jest ciężko, ja wtedy od razu mówię, że nie jestem w stanie i jeżeli chcesz wróżbity Macieja, no to możesz sobie szukać kogoś innego, ale ja ci tego nie powiem, bo nie chcę cię skrzywdzić, a też nie chcę sobie zepsuć reputacji, obiecując coś, czego nie jestem w stanie dowieść na przykład.
Okej, to ja się czuję od razu w obowiązku wspomnieć, że nasz webinar jest transmitowany live i jest transmitowany dosyć szeroko, natomiast jeszcze dzisiaj można się na niego zapisać pod adresem adsfoxstrategy.pl/webinar i dzięki temu mieć dostęp do 4. modułu sprytnego kursu Google Ads, w którym właśnie mówisz o łączeniu Google Analytics z Google Ads. Dobrze mówię? Tak jest. Kurs jest mocno, mocno obszerny. To jest ponad 40 godzin materiałów i kurs jest tak naprawdę od początku, od momentu założenia konta Google Ads, spięcia go z analityką po tworzenie każdych możliwych typów reklamowych oraz omówienie takiej strategii, jak optymalizować, jak tworzyć w ogóle konto reklamowe, by ono było możliwie najbardziej efektywne. Także od A do Z podejście i taka była moja ambicja. No jest to kolos. Okej, to ja właśnie zostawiam w komentarzu linka do ewentualnej rejestracji na ten webinar, gdybyście chcieli zobaczyć 4. moduł, dowiedzieć się trochę o modelach atrybucji, o integracji Google Ads, Google Analytics i tak dalej. Natomiast mamy tutaj kolejne pytania. Momencik. Super. Co z określeniami pejoratywnymi przy słowach kluczowych? Często widać różnych adwokatów, etc. Czy to duży błąd? Tak. To jest bardzo duży błąd. Na jednym z moich slajdów, który pokazuję studentom, bo oczywiście mówię im o słowach kluczowych, jak pisać teksty reklamowe, ale też troszeczkę strategii. Zawsze dodaję trochę rzeczy ze swojego podwórka i pokazuję im sytuację, kiedy właśnie ktoś wpisuje niefajny deweloper z Wrocławia. I wtedy wyświetlają się trzy reklamy różnych deweloperów i on sobie wtedy myśli, o kurczę, dobra, to ja ich sobie skreślę z listy, bo skoro oni się wyświetlają na to, to pewnie coś jest na rzeczy. Oczywiście nie każdy z użytkowników internetu wie, jak działa internet, jak działa wyszukiwanie i reklama i tak dalej i wcale i to jest jakby normalne, natomiast pewne procesy gdzieś tam w głowie zachodzą i taka osoba może uznać, że nie warto. Natomiast jest metoda oczywiście na to, żeby z takimi rzeczami walczyć, czyli wykluczające słowa kluczowe. Budując strategię sobie kampanii reklamowej, dobieramy już na samym początku listę słów, fraz, na które nie chcemy się wyświetlać, czyli na przykład te pejoratywne. Więc od razu zabezpieczamy się i na takie rzeczy nie jesteśmy w stanie się wyświetlać. Okej, a kolejne pytanie brzmi, jak to jest z reklamowaniem się na frazy konkurencji? Można, jak najbardziej można, to tylko od nas zależy, czy to jest etyczne, czy nie. Wydaje mi się, że jest, jak najbardziej. I to nie jest tak, że to jest blisko gdzieś tam granicy. Można wykorzystywać jakby potencjał fraz konkurencyjnych. Pytanie tylko, czy to nam się opłaci, okay? Bo na nasz brand kliki będą bardzo, bardzo, bardzo tanie. Natomiast może się okazać, że sprowadzenie ruchu z fraz konkurencyjnych może być kilkukrotnie droższe i trzeba to monitorować, to się opłaca, bo może być tak, że sprowadzimy trochę tego ruchu, a on po prostu nie będzie konwertował, no to wtedy mamy sygnał, że okej, nie warto wchodzić w buty konkurencji i sobie z tym dajemy spokój, a jeżeli to działa, no to czemu nie? Natomiast bardzo ważne jest to, żeby w reklamach nie odnosić się w ogóle do konkurencji. To już jest nieetyczne, kiedy my mówimy, wyświetlamy się na słowo powiedzmy konkurencji i mówimy, bo my jesteśmy lepsi od nich, albo bo oni to i to. I o to właśnie chyba pyta Agnieszka, brand konkurencji. Czy możemy tego użyć? Zwłaszcza jeżeli na przykład, nie wiem, nazwa jest zastrzeżona. Myślę o tym od razu, że jeżeli ktoś by użył słowa Fox Strategy w reklamie, to dosyć bym się zaśliła. Przespoilerowałaś mi trochę. można użyć, znaczy technicznie można użyć nazwy konkurencji w reklamie, ale nie jest to etyczne i konkurencja mogłaby nas zgłosić, że my w treści reklamy mówimy o nich i wtedy dostalibyśmy sygnał od Google, że w ogóle Google by nam zablokował taką reklamę, po pierwsze, i dostalibyśmy sygnał, że tego nie robimy. Natomiast jeżeli brand konkurencji jest zastrzeżony, to nie ma mowy, żebyśmy w ogóle użyli w reklamie tego brandu. Więc czasami bywa tak, że jak mamy jakiś sklep internetowy z odzieżą, no to musimy gdzieś tam odpowiednie dostać pozwolenia od firmy, na przykład od, nie wiem, Nike, Adidas albo coś takiego, żebyśmy mogli się reklamować na to.
Znaczy nie reklamować, tylko w treści może użyć nazw tych brandów. Okej. To mam nadzieję, że to temat wyczerpałeś. Jeśli nie, to oczywiście zapraszam do zadawania dalszych pytań. I ja zadam ci takie pytanie, którego strasznie bym nie lubiła jako SEO-wiec, ale tutaj występuję w trochę innej roli. Jaka jest recepta na skuteczną kampanię Google Ads? Recepta, po pierwsze, musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel, czy chcemy sprzedawać, czy chcemy pozyskiwać leady kontaktowe, czy chcemy budować zasięg, bo są odrębne typy, odrębne kampanie, które są przeznaczone do tego typu celów, to po pierwsze. Po drugie, musimy mieć podpięte Google Analytics i podpięte cele biznesowe, które będziemy śledzić, bo bez tego działamy trochę w ciemno, bo jedynym naszym taką metryką, którą będziemy mogli śledzić, to będzie ile ruchu i w jakiej cenie sprowadziliśmy, a co ten ruch robi na naszej stronie, to już nie będziemy tego wiedzieć. Więc zanim w ogóle, najlepiej zanim rozpoczniemy, wystartujemy z pierwszą kampanią, to musimy mieć analitykę podpiętą i podpięte cele, żeby od razu już przy pierwszych dniach kampanii wiedzieć, czy one realizują nasze targety, to co chcemy osiągać. No i druga rzecz to czas. Musimy poświęcić czas na to, żeby tę strukturę kampanii stworzyć, żeby sobie zrobić research słów kluczowych na przykład, żeby dobrać miejsce docelowe, gdzie przebywa nasz target, żebyśmy na przykład w sieci reklamowej już do nich mogli dotrzeć, żebyśmy mogli to wszystko stworzyć, uruchomić, odpalić, a później monitorować, optymalizować i tak do końca. To jest trochę jak, nie wiem, z czym, z kwiatkami? Ewelina, nie zostawisz kwiatka samego, nie? Bo ci usknie. Nie, no zostawię, ale... No chyba, że sukulent. ...zapisuję tego na milion sposobów. A to z sukulentami to jeszcze gorzej. Tutaj Michał podpowiada, że można się zgłosić do specjalisty od tego, ale Michał też zadał właściwie na sam początku pytanie trochę odbiegające może od tematu samej kampanii, ale bardzo istotne. Jak rozpocząć karierę w branży Google Ads? Jak rozpocząć karierę? Najlepiej pouczyć się. Jest dużo materiałów w internecie. Google też udostępnia i ma support, ale on jest bardzo, bardzo toporny. Przeklikanie się przez to jest jakaś mordęga. Tam jest dużo tekstu. To nie jest takie sexy. Czytanie tego na sucho, prawda? Więc można skorzystać z takiego szkolenia, jakie tutaj oferujemy, jakie przygotowałem, więc jest to fajna baza. Na pewno osoby, które posiadają biznes, mają łatwiej, bo mogą sobie odpalić kampanię, która rzeczywiście będzie działała i mogą na żywym materiale sobie testować kampanię. Natomiast można też zyskiwać certyfikaty Google, uczyć się i zdobywać certyfikaty. No i tak naprawdę trzeba uderzać do agencji i działać po prostu. Spróbować znaleźć pracę jako na przykład, nie wiem, junior. Powiem tak, rynek jest bardzo, bardzo chłonny na nowych ludzi. Natomiast ciężko jest też znaleźć kogoś, kto ma takie pojęcie, tak? Więc z mojego doświadczenia wynika, że ja na przykład jakbym miał zatrudnić kogoś do swojego działu, to wolałbym zatrudnić juniora, bo wiedziałbym, że nie ma złych nawyków. Bo bardzo łatwo sobie wyrobić, pracując, nie wiem, w bardzo dużych agencjach reklamowych, takie złe nawyki, bardzo powierzchowne analizowanie na przykład kampanii reklamowych klientów. Więc wolałbym współpracować z kimś od początku. Okej. Tutaj też Sebastian podpowiada Google Skill Shop na początek. I mamy pytanie od Mariusza. Czy optymalizacja to tylko wykluczanie słów? Nie. Znaczy, jeżeli mówimy o wyszukiwarce, tak to jest jednym z podstawowych narzędzi do tego, aby ograniczyć niechciane kliki. Natomiast to nie tylko, to są zmiany stawek, to są zmiany strategii ustalenia stawek CPC, możemy przejść z ręcznego, testować na maksymalizację konwersji, to także zmienianie modelu atrybucji, to śledzenie też modelów atrybucji, bo może się okazać, że nasze kampanie może nie finalizują transakcji, ale sobie świetnie radzą w procesie, nie wiem, początkowym, czyli inicjują
sprzedaż, są tym pierwszym stykiem naszego potencjalnego klienta z naszym produktem, z naszą marką. Może się okazać, że po prostu my napędzamy kampaniami całą sprzedaż i na przykład ruch organiczny direct jest na przykład finalizującym, ale początkowym jest właśnie AdWords. To są testy reklam, dodawanie remarketingów, list remarketingowych. Jest cała masa rzeczy, które możemy sobie testować, tak? Podział grup reklam, podział kampanii na różne grupy reklam, wydzielanie topowych słów kluczowych do odrębnych kampanii, więc próba znajdywania takich, powiedzmy, kur znoszących złote jaja i troskliwie opiekowanie się nimi, a reszta rzeczy to już jest monitoring taki pod kątem wyszukiwania jeszcze nowych takich perełek, więc no tutaj jest dużo tematów. To jest też sieć reklamowa, czyli sprawdzanie, czy właśnie urządzenia, kto jest naszym targetem, tak? Czyli sprawdzamy, czy są kobiety, czy mężczyźni, czy jaka płeć, jakie urządzenia. Może się okazać, że nie wiem, naszymi klientami z mobile'a, nie wiem, w 80% to są użytkownicy, nie wiem, flagowców. Możemy to sprawdzić. Kiedyś miałem klienta, który mobile źle działał, znaczy w kontekście, w porównaniu do na przykład desktopu, ale okazało się, że wszystkie transakcje z mobile'a, które były, a powiedzmy to było 10% wszystkich transakcji z reklam adsowych, to byli użytkownicy smartfonu, więc stworzyliśmy dedykowane kampanie pod smartfony. Ruch był może mniejszy, ale współczynnik konwersji i rentowność takiej kampanii nam wzrosła. Także wprowadzaliśmy jakiś ruch, może nie były to wielkie kokosy w porównaniu do innych kampanii, natomiast już zoptymalizowaliśmy mobile w tym aspekcie. Także tak to wygląda. Inny case to taki produkt dla biznesu, gdzie nie wiem, firmy miały nieuczciwych kontrahentów i był produkt, który pozwalał pozyskiwać po prostu środki, które pieniądze, które gdzieś tam nam zalegały. Jakby nie będę wchodził w szczegóły, co to jest za produkt, natomiast chodziło o pozyskiwanie leadów i klient był zadowolony, jeżeli te leady kosztowałyby 40 zł. No i na początku generowaliśmy leady po 80 zł i stopniowo schodziliśmy, ale okazało się, że było takie jedno miejsce w sieci reklamowej, jeden serwis, który generował nam, nie wiem, powiedzmy około 40% wszystkich leadów. No i tak naprawdę całą sieć reklamową skumulowaliśmy w to jedno miejsce. I okazało się, że później zeszliśmy do około, nie wiem, tam 18 zł za lead kontaktowy. Bo był to serwis, który pozyskiwał KRS od firm, więc tam chodził biznes po prostu, tak? I jeżeli my tam się dodatkowo reklamowaliśmy, że hej, mam dla Ciebie narzędzie, które pozwoli Ci odebrać pieniądze od nieuczciwego kontrahenta, to on był zainteresowany tym i zostawiał lead kontaktowy. Więc no, cały czas monitorowanie, szukanie nowych rozwiązań, testowanie przede wszystkim. No ale jeżeli chodzi o wyszukiwarkę, to na pewno wykluczanie słów kluczowych, testowanie nowych dopasowań słów kluczowych i strukturyzowanie swojej kampanii. Okej, okay. Agnieszka pyta, jakie masz zdanie o automatyzacji kampanii? Moje zdanie na ten temat jest takie, że automatyzacja powinna nastąpić po okresie, kiedy sobie rozpędzimy tą kampanię na ustawieniach ręcznych. Jeżeli wejdziemy od razu w automatyzację, to też nie ma sensu, bo kampanie nie mają odpowiedniej liczby danych. Te automaty potrzebują danych. Żeby je wygenerować, to musi trochę czasu minąć i musimy podziałać ręcznie. Jeżeli my działamy ręcznie, to my też uczymy się tego konta, uczymy się ustawień, optymalizacji, wiemy dokładnie, co działa, co nie działa i wtedy możemy przejść do testów i sprawdzić, jak zadziała dana strategia automatyczna, czy ona nam poprawi wyniki, czy nie. Jeżeli nie, to rezygnujemy, szukamy innych rozwiązań. Jeżeli poprawiła wyniki, no to super. Więc okay. Jakby to jest element testu po prostu, ale po pewnym czasie, po tym jak wypracujemy sobie pewne efekty satysfakcjonujące nas jakby działaniami ręcznymi. Na pewno musimy zdobyć pewną pulę danych, żeby automat mógł się tym podeprzeć. Okej, okay. Dzięki. No mam nadzieję, że to wyczerpało temat. Jak nie, to standardowo zapraszam Was do pytań. Ja mam kolejne pytanie, takie trochę dla mnie, nie ukrywam. Jak skonfigurować pierwszą kampanię tak, żeby była skuteczna?
Od czego generalnie zacząć? Ale mówisz kampanię w wyszukiwarce, w sieci reklamowej. Ty mi powiedz. Znaczy, no okej, no to na początku musisz, tak jak powiedziałem, zweryfikować, co chcesz osiągnąć, tak? Jeżeli to jest sprzedaż, powiedzmy, produktu w swoim sklepie, no to musisz mieć oczywiście podpięty cel. I jeżeli tworzysz kampanię, to musisz znaleźć słowa kluczowe, które będą koszerne. Które będą ci sygnalizowały, że twój potencjalny klient, który wyszukuje w ten sposób, jest na, powiedzmy, na końcowym etapie decyzji zakupowej, czyli już doskonale wie, co chce kupić. Czyli często są to frazy longtailowe, produktowe, nie ogólne, nie takie generyczne, na przykład sklep, nie wiem, sklep AGD online. No to w tym momencie, jeżeli ktoś szuka po takiej frazie, no to my nie wiemy, czego on potrzebuje, tak? A jeżeli już szuka, nie wiem, iPhone 12 Pro, tam 65 GB, to wiemy już i cena, no to wiemy już, że szuka konkretnego produktu, jest mocno zajawiony i już teraz szuka najlepszej oferty. Jeżeli mamy ten produkt i chcemy go mu sprzedać, no to powinniśmy na takie słowa kluczowe się wyświetlać. Więc dobór... Pewnie by szukał 64 GB. Czy tam 64? Ja bym tak szukała. No dobra, ja to wiesz, jak to jest u mnie. Okej, to widzę, że to jest dosyć w zasadzie podobne jak w SEO, bo też jak prowadzę działania SEO dla e-commerce'ów, te generyczne słowa kluczowe no, dają mi dużo odsłon przejść na stronę, tylko w adsach jeszcze domyślam się, że trzeba za to o wiele więcej zapłacić, bo koszt kliknięcia może być bardzo wysoki. Jeśli tak nie jest, to mi o tym powiedz. Natomiast to zależy. Longtail najczęściej sprowadza konwersję. O, to zależy. Od czego zależy? Od tego, jaka jest konkurencja. Czy konkurencja rzeczywiście się mocno chce promować na generyczne frazy, czy jednak też się skupia na przykład na longtailach, nie? Bo może być tak, że te ogólne frazy są nieco tańsze. Może tak być. Okay. Tylko, że są tańsze, natomiast współczynnik konwersji i tak jest dużo niższy, więc tak są mniej opłacalne niż frazy, powiedzmy, longtailowe, które mogą być droższe. Okej, i swoją drogą ostatnio miałam takie pytanie w odpowiedzi na newsletter. Ono co prawda dotyczyło SEO, ale to było pytanie o to, czy konkurencyjność w adsach można przełożyć na SEO. I zaczęłam się zastanawiać, jak w ogóle jest konkurencyjność w adsach mierzona. Mówię o tym, co się pojawia w Keyword Plannerze, nie? No oczywiście po słowach kluczowych, tak? Jeżeli jest wielu reklamodawców, którzy używają w swoich kampaniach danego słowa kluczowego, to oznacza, że musisz brać udział w aukcji z wieloma potencjalnymi konkurentami, tak? Im więcej konkurentów, no to tym te stawki też będą tam wyższe, tak? Jakby to jest tutaj naturalne. Natomiast warto też tutaj zwrócić uwagę, żeby pilnować się tego, aby nie reklamować się w różnych kampaniach, no to samo słowo kluczowe, bo wtedy sami dla siebie jesteśmy konkurencją. Bo mamy dwie kampanie, które będą rywalizowały o to samo słowo kluczowe, więc one będą podbijały sobie stawki. Więc tutaj element optymalizacji i to jest jedna też taka zasada, żeby nie robić sobie samemu pod górkę i pilnować tej higieny konta reklamowego. Czyli w adsach też macie zjawisko kanibalizacji. Tak, dokładnie. To jest, można ukraść to wam pojęcie. Ja sobie ukradnę, będę to korzystał. Mogę? Wiesz, to nie jest moje autorskie pojęcie, więc SEO-wcy się, myślę, zgadzają. Taką mam nadzieję. Okay. No dobrze. I jak mierzyć rentowność kampanii? Mówiłeś dużo o celach. W jaki sposób to zrobić? Najłatwiej jest w przypadku e-commerce'ów. Bo celem jest transakcja i w Analyticsie wiemy dokładnie, jakie produkty były kupione, ile razy, przy jakiej cenie i wiemy, ile kosztowała nas kampania, która zrealizowała tam x transakcji za na przykład tam 10 tysięcy złotych. Więc wydaliśmy 1000, zyskaliśmy 10 tysięcy, mamy ROI 1000 i to jest już mierzalne. I teraz od klienta zależy to, czy jaki ROI dla niego jest opłacalny, bo ma też swoje koszty, prawda? I on też musi nam powiedzieć, że i też płaci, powiedzmy, nam jako agencji mi. I on musi sobie też to policzyć i powiedzieć, dobra, jeżeli mi wygenerujesz kampanie, które będą miały ROI minimum 500, to ja już będę na plusie i będę zadowolony. Oczywiście nie idziemy na minimum, chcemy sobie to poskalować, chcemy sięgać jak najwyżej.
bo gramy w sumie do wspólnej bramki i to jest łatwo mierzyć. Natomiast trudniej jest mierzyć w przypadku klienta, nie wiem, firm, które sprzedają usługi B2B, prawda? Nie wiem, sprzedają właśnie oprogramowania albo inne tematy, jakieś konsultingi. Więc tutaj pozyskujemy lead kontaktowy i to już po stronie klienta jest ocenienie, ile on jest w stanie zapłacić maksymalnie za lead kontaktowy. Bo ja tego nie wiem, bo to nie jest mój biznes i ja go nie znam, ja mogę tylko sprowadzić ruch, który te leady będzie realizował. Jeżeli klient mi powie, dobra, jeżeli mi sprowadzisz lead za 40 zł, to już będzie ok. I wtedy ja robię, już mniej więcej potrafię sobie oszacować, że jak wydałem 400 zł, a sprowadziłem 5 leadów, no to muszę nad czymś jeszcze tutaj popracować, zoptymalizować kampanię w taki sposób, żeby ten koszt zmniejszyć. Okej, czyli czy z e-commerce'ami na przykład pracujesz też na informacjach o marży z danych produktów, czy jakoś inaczej ustalacie z klientem ROI? Bardziej na tym moim feedbacku, jak ja mówię co miesiąc, jaki jest ROAS kampanii, to ja już dostaję sygnał, że jest ok. No i wtedy później wiem, że poniżej na przykład danego pułapu lepiej nie spadać, nie? Oczywiście jakby bywają okresy lepsze lub gorsze, ten ROI czasami jest wyższy dużo, bo jest trend, bo jest okres sprzedażowy, święta, prawda, albo nie wiem, jakiś produkt sezonowy, no to jest ok, później troszeczkę gorzej. Natomiast no dobrze jest konsultować się z klientem i wiedzieć, jaki jest ten minimalny próg rentowności, który ROI jest już sygnałem, że robi się czerwono, robi się źle. Sporo mówimy dzisiaj o e-commerce'ach, a Kasia pyta, czy promocja aplikacji mobilnej przez Ads to jest możliwe, co byś doradził? No ja wiem, że jest to możliwe, ale jakbyś to, co mógłbyś o tym powiedzieć? I czym to się różni od e-commerce'ów, od takiej standardowej kampanii? Jest bardzo fajny model kampanii, po prostu dedykowany pod aplikację. I my decydujemy, jakie mniej więcej tematy nas interesują. I tak naprawdę to jest taka kampania trochę półautomatyczna, bo ona dociera do ludzi mniej więcej, którzy są zainteresowani podobną tematyką, podobnymi frazami. No i co? I też mamy, to już jest bardzo fajna sprawa, że nie musimy za bardzo martwić się o właśnie konwersję, o monitorowanie tej konwersji, bo już na etapie Google Ads w raportach widzimy, ile jest pobrań i instalacji takiej aplikacji. Oczywiście tutaj jeszcze możemy tworzyć kampanię. Tutaj mówię o sytuacji, kiedy chcemy przekierowywać po prostu już na przykład na Google Play. Jest to reklama, która pozwala od razu zainstalować aplikację na mobila, więc musimy mieć połączenie, musimy sobie pobrać tą, ta aplikacja musi być dostępna w Google Play i wtedy system ją zaciąga. Natomiast jeżeli mamy jeszcze dodatkowo stronę internetową, gdzie zachęcamy do aplikacji, to możemy też przekierowywać użytkownika dodatkowo, dywersyfikować ten ruch i przekierowywać go na naszą stronę, tam zbierać też listy remarketingowe, zachęcać do aplikacji oraz korzystać z rozszerzeń w reklamach tekstowych, które też dodatkowo zachęcają do aplikacji, jeżeli dany użytkownik jest z mobila. Zawsze lepiej skrócić sobie ten powiedzmy proces decyzyjny. Jeżeli mamy możliwość pozyskania już użytkownika aplikacji bezpośrednio z reklamy, to lepiej to zrobić, niż przekierowywać go na stronę, gdzie później musi przeczytać content, zobaczyć, nie wiem, wideo i dopiero kliknąć sobie, przejść do nie wiem, do strony z aplikacją albo do Google Play czy coś w tym stylu. No i oczywiście zasięgi też budujmy sobie zasięgi na przykład w sieci reklamowej. Więc tutaj jakby nie ma większej filozofii, prawda? Jakby tutaj jakby sama strategia dotarcia do użytkownika w wyszukiwarce jest taka sama, natomiast kwestia jest tego, z jakich typów kampanii wykorzystamy. Czyli musimy korzystać z dedykowanych kampanii pod mobile, aby maksymalizować jakby rentowność z tego. A powiedz mi, bo teraz tak mi przyszło do głowy, czy
na wynik jakości wpływa optymalizacja pod stronę aplikacji? Bo wiem, że w Google Ads generalnie w pewien sposób tak to działa, ale nigdy nie zastanawiałam się, jakie jest powiązanie na przykład optymalizacji pod kątem ASO, czyli App Store Optimization, z kampanią Google Ads. No na pewno, bo tutaj Google też powiązuje to jakby treść aplikacji, jej zastosowanie z tym, czego potrzebuje użytkownik, więc mając taką wiedzę, no na pewno jakby w aukcji taka reklama ma wyższe szanse jakby wygrania niż aplikacja, która posiada bardzo skąpą treść, gdzie są na przykład tylko zdjęcia i tyle, więc ciężko jest. Im więcej danych algorytm Google może wyciągnąć, czy to z naszej kampanii, czy to właśnie ze strony docelowej, czy to właśnie z opisu aplikacji, tym z korzyścią dla naszych reklam. Okej. Okay. Agnieszka pyta o GSP. Rekomendujesz czy odradzasz klientom? Wiesz co, ja osobiście, to zależy co chcą osiągnąć. Jeżeli jest to e-commerce, no to GSP to nie jest kanał do tego. Przetestowałem to w różnych sytuacjach i nie generowało mi to ruchu, który realizuje konwersję. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kampanie nacechowane na pozyskiwanie leadów kontaktowych B2B, to jak najbardziej można tutaj próbować. Jest to też jakaś forma przypomnienia się użytkownikowi. Natomiast zdecydowanie ja ze swoich doświadczeń nie otagowałbym tego typu kampanii jako kampanii efektywnościowej, nastawionej na szybkie generowanie zamierzonych celów. Bardziej jako wspomagające rzeczywiście mogłaby spełnić swoje funkcje, ale nie jest to typ kampanii, który mnie powala osobiście na kolana. Okej, to ja w trosce o bardziej początkujących widzów dopytam, co to jest GSP? To są też reklamy w Gmailu. Okej. Dobrze. Okej, to dużo mówimy o reklamach. Opowiedz mi trochę o formatach reklam, czyli nie wiem, siadam i chcę skonfigurować reklamę, swoją pierwszą kampanię i czego mam się spodziewać? Jakie formaty reklam będą dla mnie atrakcyjne, które są najbardziej rentowne, jeżeli jesteśmy w stanie w ogóle o tym opowiedzieć? Mhm. Znaczy tak, ekosystem Google Ads jest bardzo szeroki, bo możemy się wyświetlać w wyszukiwarce, możemy wyświetlać reklamy produktowe, czyli reklamy Google Shopping, zdjęcia produktu wraz z ceną nad wynikami organicznymi i reklamami tekstowymi. Możemy wyświetlać banery reklamowe w sieci reklamowej, możemy wyświetlać reklamy banerowe na YouTubie, możemy też właśnie wyświetlać sobie reklamy w Gmailu, możemy reklamy w aplikacjach i reklamy też na YouTubie. A mówiłem na YouTubie, tak? Wideo możemy na YouTubie, więc ten pakiet jest dosyć duży. Natomiast wszystko zależy od tego, czym jest nasz biznes. Zawsze warto na pewno reklamę tekstową w wyszukiwarce, ponieważ to jest moim zdaniem jedna z najbardziej... To jest potężne narzędzie reklamowe, ponieważ w odróżnieniu od telewizji, czy radia, czy prasy, my docieramy do użytkownika, który w danym konkretnym momencie potrzebuje naszego produktu lub usługi. Czyli my nie jesteśmy nachalni, nie jesteśmy agresywni, tylko odpowiadamy na realne zapytanie użytkownika. Więc to jest moim zdaniem must have. Reklama w wyszukiwarce moim zdaniem nigdy się nie zestarzeje. Nigdy nie straci na wartości, tak samo jak moim zdaniem mailing. Więc warto to wykorzystać. Natomiast jeżeli mamy... I teraz tak, mamy standardowe reklamy tekstowe rozszerzone i mam też reklamy elastyczne, więc warto korzystać z obu formatów, chociaż już Google teraz bardziej przechodzi na reklamy elastyczne, czyli są takie bardzo duże kombajny, gdzie mamy kilka wariantów nagłówka, kilka wariantów opisu i Google sobie to rotuje w zależności od tego, co uznaje jego algorytm za najbardziej skuteczne w danym momencie dla danego użytkownika. Tyle, że musimy też zadbać o to, aby odpowiednio były słowa kluczowe i cała pula rozszerzeń, czyli nigdy nie zostawiajmy sobie tak zwanej gołej reklamy, tylko obudujmy ją rozszerzeniami połączenia telefonicznego, na przykład pobrania aplikacji, jeżeli mamy aplikację, rozszerzenia linków do podstron, czyli dajemy możliwość
z samej reklamy przekierowania użytkownika na inne podstrony naszej witryny czy naszego sklepu internetowego. Możemy dodać rozszerzenia cen, promocji itd., itd. Im więcej tego mamy, tym nasza reklama będzie bogatsza, tym wynik jakości wyższy, tym wyższe pozycje, niższe koszty za kliki. Google już to jakby to potwierdził, że rozszerzenia są istotnym elementem pod wynik jakości. Natomiast jeżeli mamy sklep internetowy, to must have kampanie shoppingowe, kampanie PLA. Musimy sobie stworzyć feed produktowy, założyć konto Google Merchant Center, spiąć to z Google Adsami i wtedy będziemy mieli możliwość wyświetlenia naszych produktów, kiedy użytkownik je szuka. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli mamy do dyspozycji 5 slotów na przykład na Google Shopping, jakiś jeden slot na reklamę tekstową, to możemy zwiększyć swoją ekspozycję w wyszukiwarce. Więc to jest coś istotne. No jak budowanie zasięgów, no to YouTube na pewno, jeżeli mamy materiały wideo, bo tam kliki są, znaczy wyświetlenia są dużo tańsze, jakby dotarcie do użytkownika niż na przykład w sieci reklamowej. Potrafią to być kilka groszy za pojedynczą jakby konsumpcję naszego wideo reklamowego. Sieć reklamowa oczywiście, cały czas musimy zbierać listy remarketingowe, nieważne czy w danym momencie mamy strategię korzystania z tych list czy nie. To jest dobra powiedzmy waluta, tak? To jest dobra inwestycja, żebyśmy już na samym początku zbierali listy remarketingowe. Także no, ciężko jest mi stwierdzić, które formaty są najlepsze. Zależy jaki masz cel. Jeżeli chcesz budować zasięgi, jeżeli chcesz mówić o swojej firmie, jeżeli chcesz docierać do potencjalnych klientów, jakby robić taką incepcję, czyli wchodzić im w głowę, powiedzieć: ej, to jestem ja robię dobre SEO, ja robię dobre adsy, a ty jesteś w biznesie i może tego potrzebować, to przyjdź do nas. No i on może nie przyjść teraz, ale może przyjść za miesiąc, dwa, trzy, jak będzie miał taką potrzebę, bo już będzie o nas pamiętał, będzie kojarzył nasze logo, naszą nazwę. Okej, to będę miała jeszcze jedno pytanie, ale to za chwileczkę, ponieważ powoli zbliżamy się do końca, więc jeżeli jeszcze nasi słuchacze mają jakiekolwiek pytania, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Śmiało zadawajcie je w komentarzach, postaramy się jeszcze odpowiedzieć. Muszę też wspomnieć, że jeżeli oglądacie nasz webinar i nie jesteście jeszcze na niego zapisani, to możecie to zrobić jeszcze dziś pod adresem ads.foxstrategy.pl/webinar i dzięki temu otrzymacie nie dość, że darmowy moduł czwarty sprytnego kursu Ads, gdzie Damian opowiada o integracji Google Ads, Google Analytics, modelach atrybucji, celach itd. Bardzo ważna kwestia. Bardzo ważne kwestie, to dodatkowo otrzymacie 10% rabatu od ceny przedsprzedażowej sprytnego kursu AS. Przedsprzedaż kończy się równo za tydzień, więc zapraszam do zapisów, zapraszam również do pytań i takie pytanie końcowe ode mnie, które gdzieś nasunęło mi się przy okazji pytania Michała. Mówiłeś trochę o złych nawykach w kampaniach Google Ads i szczerze mówiąc od razu zaczęłam się zastanawiać, co jest takim złym nawykiem, czego powinniśmy unikać, ustawiając kampanię? Powinniśmy unikać tego, aby odpalać kampanię bez dostępów do Analyticsa, bez połączenia z tym kontem. No, miałem do czynienia z różnymi kontami, widziałem też konta, które w ogóle nie miały celów podpiętych i ciężko było w ogóle stwierdzić, czy one były skuteczne, czy nie. Więc takie trzeba się przygotować do kampanii po prostu. Okay. Natomiast jeżeli już kampanię prowadzimy, no to powinniśmy monitorować budżety reklamowe, słowa kluczowe. Nie powinniśmy, jeżeli startujemy z kampanią w wyszukiwarce, no to skupmy się tylko na wyszukiwarce, a nie rozszerzajmy kierowania na sieć reklamową i partnerów wyszukiwania. To są takie podstawowe rzeczy przy ustawianiu kampanii. Jeżeli dodajemy słowa kluczowe, no to nie dodawajmy ich na pałę, nie dodawajmy ich w hurtowej ilości, nie wrzucajmy wszystkich słów do jednego worka, czyli do jednej grupy reklam, bo tak naprawdę strasznie się rozmyjemy, nasze wyniki jakości spadną. Co tam jeszcze? Twórzmy więcej reklam niż jedna, dbajmy o to, aby ten komunikat był zróżnicowany, testujmy. Jakby nie zostawiajmy kampanii samej sobie, niech ona nie wracajmy do niej co kwartał, tylko raczej wracajmy do niej przynajmniej raz w tygodniu, żeby spojrzeć, co się dzieje. Co tutaj jeszcze? Jeżeli chodzi o sieć reklamową, no to
No to spróbujmy wejść w głowę naszego klienta, zastanówmy się, gdzie on rzeczywiście w internecie przebywa i starajmy się w miarę precyzyjnie dotrzeć do miejsc, gdzie on jest, a nie po prostu wyświetlać się wszędzie na interiach, onetach, WP, bo to są takie, no to mogą być to dobre miejsca, natomiast one są tak przesycone reklamami, to jest tak jakbyśmy szli, nie wiem, dworcem kolejowym w momencie, kiedy przyjechały 4 pociągi, wszyscy wyszli i szukamy swojej bliskiej osoby, tak? Więc nie wiemy, gdzie spojrzeć, gdzie się, o co się w ogóle zahaczyć, gdzie złapać tą osobę, więc to jest takie działanie w ciemno, nie? Także no jest dużo opcji, natomiast warto też wiedzieć, że w sieci reklamowej możemy pozyskać dużo ruchu na przykład z aplikacji i jeżeli nie promujemy aplikacji, no to zdecydowanie odradzam wyświetlanie się w aplikacjach mobilnych, ponieważ no zastanówcie się, ile razy korzystając z aplikacji wyskoczyła wam reklama i jak się poczuliście, kiedy chcieliście z niej ją wyłączyć, a jednak nie udało wam się i przeszliście na stronę nie wiem, innej aplikacji albo innego serwisu, nie? To co zrobiliście? Bo oczywiście spędziliście na tej stronie sekundę i wróciliście z powrotem do aplikacji. I ktoś zapłacił za ten klik. Strata pieniędzy. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze chwileczkę czekamy na Wasze pytania. Jeżeli takie się nie pojawią, to będziemy powoli zbliżać ku końcowi. Zaplanowaliśmy webinar równo na godzinę i mam 59 minut 50 sekund, więc prawie idealnie. Widzę, że pytań nie ma. Jeżeli się jeszcze jakieś pojawią, to za chwileczkę odpowiemy. Natomiast też zapraszamy Was do kontaktu. Znaczy w kontekście adsów to głównie z Damianem, bo szczerze mówiąc osobiście niewiele pomogę. Myślę, że jeszcze śmiało uzupełnimy tę wiedzę. Zapraszamy Was do zapisu na webinar Google. Przepraszam, do zapisu na webinar, żeby dostać moduł kursu, dokładnie tak. Zapraszamy Was też na sprytny kurs Ads. Trochę więcej o nim możecie przeczytać na ads.foxstrategy.pl. Oktawian pisze Damian Miszcz, a Agnieszka jeszcze ma pytanie. Usłyszałam tezę, że reklamy z użyciem grafik z generatora Google, nie moje własne, mają większy udział wyświetleń. Co o tym sądzisz? Wiesz co, nie wiem tego, nie, jest tu trudno mi odpowiedzieć, czy tak jest w istocie, ale na pewno reklamy elastyczne, które mogą wykorzystywać grafiki, zasoby ze strony internetowej, bo, chyba o to chodzi, tak mam nadzieję, bo jest taka jeden typ kampanii reklamowej, która działa tak, że można uploadować własne grafiki, ale można też zeskanować, zeskrapować troszeczkę naszą stronę internetową i on ściągnie grafiki, które już są na naszej stronie, ale też Google ma możliwość dostarczenia nam kilku tam grafik powiązanych nieco z naszym biznesem, które możemy użyć. Więc tak zwana to jest kampania elastyczna w sieci reklamowej. Ona ma też tam teksty, też można tam embedować wideo itd., itd. I tak, taka reklama ma zdecydowanie więcej wyświetleń, więcej kliknięć i wyższy współczynnik klikalności niż standardowy baner reklamowy. Mi się wydaje, że to o to chodzi. Okej. Okay. Mam nadzieję, że Agnieszka, to... jeżeli możesz potwierdzić, to daj znać. To poprosilibyśmy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Widzę, że chyba nie. No co, myślę, że poszło nieźle. Musimy się Wam przyznać tak już teraz po fakcie, że to nasz pierwszy webinar. Dokładnie. Więc mój debiut. Trochę się... Tak. I mój też w kontekście webinarów, które my prowadzimy. Liczę na to, że będziemy je kontynuować. Agnieszka napisała, że dokładnie o to jej chodziło. Serduszka jakieś do Damiana. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy. Myślę, że będziemy już kończyć. Dla przypomnienia adsfoxstrategy.pl to jest adres strony sprytnego kursu Google Ads. Tam mamy jeszcze trzy panele FAQ, więc jeżeli chcielibyście ze mną pogadać kiedyś, to oczywiście możemy to zrobić prywatnie, ale jeżeli chcecie mocno, mocno merytorycznie pogadać o adsach, no to zapraszam do kursu, bo tam też będziemy dużo, dużo ze sobą rozmawiać. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to ja mocno, mocno zapraszam. Dobrze, tutaj kolejne serduszka i podziękowania od Agnieszki, szlaki przetarte. Wielkie dzięki za Waszą uwagę. Życzymy Wam miłego wieczoru.
I w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Waszej stałej dyspozycji. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, hej, do usłyszenia. To już koniec webinaru. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i że dostarczył Ci odpowiedzi na część nurtujących Cię pytań. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat adsów, zapraszam do odsłuchania poprzednich moich odcinków Dziennika Budowy Firmy oraz do obserwowania kanału. Zachęcam też gorąco do zapoznania się z planem sprytnego kursu Google Ads na stronie ads.foxstrategy.pl. To tyle na dzisiaj. Słyszymy się niebawem.